Czytaliśmy już tam wcześniej, że Bóg oddzielił wody, które są pod, od wód, które są nad sklepieniem. Potem jest napisane, że po 7 dniach na ziemię, po 7 dniach spadły na ziemię wody potopu. Czyli spadły wody potopu z góry na ziemię. I teraz już napisałem, że po potopie jest czas. Jest napisane tak, psalmy. Głos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi. Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu. Pan zasiadać będzie jako król na wieki. Chwalcie go, najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. Budujesz na wodach swoje górne komnaty. To są wszystko psalmy, ale gwarantowane, że możemy traktować je literalnie, czyli dosłownie. Nie będę teraz już debatował, bo jeżeli nie będziemy traktować ich dosłownie, to możemy tak samo psalmy mesjańskie, gdzie Jezus mówi na przykład, gdzie Dawid prorokuje o Jezusie na przykład, że rozdzierali jego szaty, czy takie różne rzeczy, to też wtedy podważymy 100% literalnie i on tutaj mówi już po potopie, że dalej tam są wody. Teraz o tym firmamencie coś więcej się dowiemy. Uczynił więc Bóg sklepienie, oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem i tak się stało, czyli o tej rakii, to już czytaliśmy wcześniej. On sam rozpościera niebiosa, czyli tą rakiję i kroczy po falach morskich. Aleluja, chwalcie Boga w świątyni Jego, chwalcie Go na ogromnym Jego nieboskłonie, rakija. Nieboskłon, ciekawe słowo. Gęste chmury zasłaniają go i nie widzi, gdy się przechadza na skraju niebios, na skraju rakii. Okay? To słowo skraj to jest hok, hebrajskie słowo, i znaczy ono okrąg. To znaczy, że przechadza się po okręgu niebios. I teraz niebiosa opowiadają chwałę, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Potrafisz z nim niebiosa rozciągnąć, trwałe jak lustro z metalu. Zobaczcie, w tym miejscu, w księdze Joba, to jest pytanie, Bóg się pyta, czy potrafisz z nim, czyli z Bogiem, Jobie, ty, czy potrafisz z nim, z Bogiem, rozciągnąć niebiosa twarde jak lustro z metalu. Nie wiem, jak oni kiedyś tam te lustra robili, ale wyraźnie mówi, że to jest też solidna rzecz jakaś, nie? Z metalu. Teraz tak. Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostar niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Światłem okryty jak płaszczem, rozpostarłeś niebiosa jak namiot. A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzi ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot. Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię. Nazywa wodę morzem i rozlewa ją na powierzchni ziemi. Pan, oto imię jego. I teraz ciekawostka, słowo opar, tutaj te, to jest słowo aguda hebrajskie i znaczy ono związać lub przymocować. Czyli w naszym tłumaczeniu jest napisane, że opar, czyli tą całą kopułę opar o ziemię, ale w oryginale jest napisane, że przymocował ją do ziemi. Okej, oparł o ziemię. Potem jeszcze dalej będą inne ciekawe wersety. Dalej, światła w firmamencie. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, i to już czytaliśmy, że umieścił je Bóg, tu jest dalej ten na sklepieniu niebios, ale już o tym mówiliśmy, że to jest w sklepieniu niebios. I teraz tak. On każe słońcu, aby nie wschodziło i na gwiazdy swą pieczęć kładzie. On stworzył niedźwiedzicę, Oriona, Plejady, gwiazdozbiór południa. Czyli kiedy patrzymy na gwiazdy i widzimy te różne, jakieś, załóżmy, nazwijmy je formacje, wielki wóz, mały wóz, czy tak jak tutaj mówi, niedźwiedzice i tak dalej, Bóg nie ma z tym problemów, że tak to nazywamy. Nie? Czyli On sam to stworzył w ten sposób. Wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim nadaje imiona. Tak jak powiedziałem wcześniej, że gwiazdy mają imiona. I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu i nie służył im, skoro Pan Twój Bóg przydzielił je wszystkim ludziom pod całym niebem. Dalej. Tutaj w tym momencie, w tych wersetach będziemy patrzeć, że to nie ziemia jest, ale słońce jest w ruchu. Ciekawostkę mówi Salomon. To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie. I nie ma nic nowego pod słońcem. 10 razy on to pod słońcem powtarza. Pod słońcem, jesteśmy pod słońcem. Gdyby była planeta, a słońce gdzieś tam, to nie możemy być pod słońcem. Słońce jest gdzieś tam. No nie? Ale jeśli wiemy, że jest nad nami w firmamencie, to jest pod słońcem. Jeszcze ten werset jest bardzo ciekawy odnośnie całego tego tematu, o którym mówimy, że to, co było, znowu będzie. To, co było za czasów Noego, znowu będzie.
działo się to za czasów jeszcze, kiedy Izrael wchodził do Kananu i potem dzieje się w naszych czasach. Jest dalej. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Czyli jesteśmy pod słońcem. I teraz kilka szybkich takich wersetów mówiących o tym, że to słońce jest w ruchu. Słońce, gdy zachodziło słońce, słońce zaszło, słońce wzeszło, słońce zaszło, wschodziło nad nim słońce, gdy słońce zaszło. I jeszcze ciekawostka, a zaraz, Pan Jezus to mówi, po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Rozumiemy przy ogólnie znanej koncepcji gwiazd i ziemi i nie, gwiazdy z nieba mogą tylko spadać wtedy, kiedy są nad nami blisko na tym, powiedzmy w tym firmamencie, tak jak Słowo Boże mówi. Bo w innym przypadku to nie mamy większego, to by był największy problem, no bo ja nie wiem, ile gwiazd potrzeba było, żeby spadły na ziemię, żeby z niej nic nie zostało, nie? Podejrzewam, że jeśli gwiazdy to są słońce, no to jedno chyba by starczyło, nie? Anyway. Dobrze. Nie zwróciłam uwagi, kiedy było powiedziane, że Ziemia jest okrągła, bo ja nie jakoś nic... Nigdzie jeszcze, ale będzie teraz. Patrzmy jeszcze na to zdjęcie. To jest naturalne zdjęcie, okej, okay, jakieś. I ja mam takie zdjęcia swoim własnym telefonem zrobione, że to chodzi o to, że to nie jest Photoshop. Widzicie promienie słońca, które tu padają? Tak. Jeżeli słońce byłoby te, ile mówi się, że jest daleko od nas, to promienie słońca przechodzące przez chmury wszystkie byłyby prosto. Tutaj widzimy po kątach promienia słońca, że te słońce nie jest tak gdzieś bardzo wysoko, że źródło światła może być gdzieś tu, biorąc pod uwagę to, jak ono, rozumiecie, tak? Jak padają promienie słońca w takim właśnie częściowo zachmurzonym niebie. To teraz jak zobaczycie, to od dzisiaj jak będziecie to widzieli prawie wszędzie. Już wszyscy to widzieliśmy, ale się nikt nad tym nie zastanawiał. I teraz, światła dalej w firmamencie. I posłuchajcie, to jest bardzo ciekawe teraz. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Czy nie jest to zapisane w Księdze Prawego? Księga Prawego to jest apokryficzna księga Jaszera. I może tam kiedyś coś z niej weźmiemy też. I zatrzymało się słońce po środku nieba i nie spieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień. To jest, należy zrozumieć, że jeszcze się przedłużyło o jeden dzień. Czyli dzień się wydłużył razy dwa, że tak powiem. Z nieba walczyły gwiazdy ze swoich torów. Czyli słowo mówi, że te gwiazdy walczyły, ale też mówi o torach, które widzieliśmy wcześniej. Walczyły z Syserą. Z jednego krańca niebios wychodzi, jest mowa o słońcu, biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed jego żarem. Słowo te biegnie, gupatow, znaczy krąży czy zatacza krąg, dosłownie. Nie? Oto ja cofnę 10 stopni, cień na stopniach, po których zachodzi słońce na słonecznym zegarze Achaza. I cofnęło się słońce o 10 stopni na stopniach zegara, na których już zaszło. To jest księga Izajasza i teraz popatrzcie. Przepraszam. Jest mowa tak. Zatrzymało się słońce i stanął księżyc. Tutaj jest mowa, że i cofnęło się słońce. W normalnym nauczaniu nie ma możliwości, żeby takie coś się stało, no bo to się Ziemia kręci dookoła tego słońca, nie? Nie słońce. Gdyby miała się zatrzymać Ziemia, to co by było wtedy z grawitacją? I takie wszystkie inne rzeczy. Nie? Osobiście uważam, że grawitacji nie ma żadnej. To jest po prostu wymysł jakiś tylko. Ale Pismo Święte bardzo jasno i wyraźnie mówi, że zatrzymało się słońce. To są rzeczy, których po prostu te dwa wersety nie możemy ich przejść nijak. Zatrzymało się, a tam się cofnęło. I tutaj o tak napisane jest, nie wyjaśnia nam żadnych większych detali, bo dla nich to było normalne. Skoro jest w tej rakii, czy gdzieś się kręci, no to się zatrzymało na słowo Jozuego przykładowo, nie? I teraz, jeżeli nie znamy, powiedzmy, tych różnych rzeczy, to się naprawdę może wydawać głupotą i ludzie, którzy nie znają Biblii, mogą powiedzieć, wykuku, wesetu, przeczytajcie się, słońce zatrzymało. Jak się słońce może zatrzymać? Jak to Ziemia się wkoło niego kręci? Co wy tutaj macie w tej waszej książce? Takie przykładowo rzeczy, okej? I jeszcze dalej, i gwiazdy niebieskie spadły na ziemię. To jest objawienie Jana. Więc dalej, jeśli są w firmamencie gwiazdy, spokojnie mogą pospadać, nie jest to niczym nadzwyczajnym czy jakimś super zaskakującym, co nie? Zmieniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi. Moje ręce rozciągnęły niebiosa i ja daję rozkazy wszystkim ich wojsku. Ponieważ to moja ręka założyła ziemię, i tu jest w oryginale słowo fundamenty, i moja prawica rozpostarła niebiosa, gdy ja na nie wołam i tak dalej. Wszystkie razem stoją. Gdzie byłeś, gdy zakładałem fundamenty? To jest oryginalne słowo, tu jest ziemia w tym tłumaczeniu.
Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz, kto wyznaczył jej rozmiary, czy wiesz, albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy. Na czym są osadzone jej filary, albo kto założył jej kamień węgielny. Czyli dalej słowo jednak mówi, to jest też Job, o filarach. Nie? Znowu wziął go diabeł, jest mowa o Jezusie, na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I teraz tak, wziął go, na okrągłej ziemi nic by nie zobaczył, nie? Bo jest okrągła, nie zobaczył całego świata. Teraz, czy jest taka wysoka góra, z której można zobaczyć wszystko? No nic nie wiemy, nie? Ale wiecie, że prawda jest taka, że skoro ziemia mniej więcej jest już taką płaszczyzną, to co jest w środku, to tego nie wiemy, co jest w środku. Mogę tylko teraz powiedzieć parę rzeczy, może nie będę mówił, bo to teraz nie jest temat, ale nie wiemy, czy na środku nie ma jakiejś góry. Z drugiej strony powietrze nie jest przezroczyste, atmosfera zawiera w sobie bardzo dużo wody, ta woda ma też różne oddziaływanie, różnie się zachowuje, czyli nasza, my nie mamy widoczności nieskończonej, tak jak nam się nieraz mówi, że my widzimy nieskończenie, nie? Że jak widzisz, że gwiazda się świeci, to jest niby światło, które ileś tych milionów lat świetnych idzie. Nie? Czyli gdyby nawet Jezusa nie zabrał na wysoką górę diabeł, nie? I nie pokazał mu, to jednak chodzi znowu o ten tok myślenia, że skoro go zabrał wysoko, to on był w stanie zobaczyć wszystko. No. Ja mam pytanie. Bo ty mówisz, że Ziemia nie jest okrągła? Nie jest kulą. Nie jest kulą, tak? Zaraz będziemy dalej. To wszystko powolutku dojdzie, Kasia. To czytamy Biblię, ja tego nie wymyślam. Czytamy Biblię. Nie, patrzymy po kolei, tam to odrzuć to myślenie, wyczyść jakby. Pierwszy slajd był, że takie... Ale nie, bo ja myślę odnośnie tego, co Waldek mówił, bo Waldek mówił, że Słońce krąży wokół Ziemi. Dookoła. Dookoła, ale powiedziałeś, że ten firmament jest tylko na górze tutaj. No to Słońce, ono się kończy, ono nie może pójść w dół. No nie idzie w dół, ono się kończy tak. Ale widziałaś na zdjęciu. Ono się tak? Firmament jest tak, a jest to powyżej. To jak się robić noc? Bo słońce też, bo światło też nie idzie w nieskończoność, tak jak nam powiedzieli. Ono dochodzi tak jak samochodem jedziesz, ile ci to światło świeci? Ileś tam ci świeci, dalej jest ciemno. Tak samo tu. Słońce nad ziemią, kiedy idzie, oświetla jakiś obszar, a pozostaje w ciemności. I teraz, ja tu tego chyba nie ma powiedziane, bo tutaj mówi Księga Henocha o tym, nie? I to mówią oficjalnie fachowcy też, oficjalnie, że słońce nie idzie cały czas z tą samą prędkością, się nad nie kręci. Raz się kręci szybciej, raz się kręci wolniej. Ono na kole, na okrągłym, powiedzmy, tej powierzchni, raz przychodzi bliżej północy, kręcąc się oczywiście, raz się oddala od północy, czyli kiedy jest wyżej, jest cieplej na północy, na południu, kiedy jest dalej, jest zima. Kiedy cofa się trochę na szerszy ten, to jest w Australii cieplej, u nas jest zima, nie? I dni są krótsze. Ono, kiedy jest dalej, kręci się szybciej, kiedy jest bliżej, kręci się wolniej. Zobaczysz tutaj za chwilę, może coś będzie ciekawego. Okej, okay. Bo tylko on... Dobrze, bo właśnie Kasia, to jest takie nauczanie to jest i ono powoli najpierw rozbija, daje nam coś dziwnego, a potem dopiero przychodzi powoli zrozumienie, czytając Biblię powoli, potem zaczynamy to łapać, bo w pierwszym tym każdy... Jak ja bym to poszła i powiedziała, to po prostu by się tak wszyscy ze mnie śmieli. Aha. Ja po prostu musiałabym wyjść z biura. Okej, okay, dobra, słuchaj dalej. Słuchamy dalej. Okej, okay, bo tylko on patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Przesuwa ziemię z jej miejsca, także jej podstawy, filary czy też kolumny się chwieją. Wtedy ukazały się głębiny morza, odsłoniły się podwaliny ziemi. Tam jest słowo oryginalnie fundamenty. Od groźnego łajania Pana, od podmuchu z nozdrzy jego. Ukazało się dno morza i odsłoniły się posady świata. Oryginalne słowo jest fundamenty. Od groźby Twojej. Panie, od tchnienia gniewu Twego. I teraz tak, dalej jest. Choćby chwiała się ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, ja jednak umacniam jej słupy, Słowo Boże mówi. Głoście wśród narodów, Pan jest królem, on utwierdził świat, także się nie zachwieje. Sprawiedliwie sądzić będzie ludy. Tyś z dawna założył ziemię, czyli fundamenty, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, Ty zaś zostaniesz i wszystkie jak szata się zużyją. Jak szata, która się zmienia, one się zmienią. I teraz, ugruntował ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała na wieki wieczne. I teraz muszę tu taki mały komentarz dać. A co chciałem powiedzieć? Na przykład, gdyby nawet, jest mowa, że one zginą wszystkie, jak szata się zużyją. Mowa jest, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. Czyli mowa jest o tym, że gdyby niebiosa były tylko tą przestrzenią, jak się mówi, kosmosem, to tam za bardzo nie ma się co zużywać, bo tam nie ma nic.
Tu jest mowa o cały czas tym kontekście. Jeżeli w tym cały czas kontekście biblijnym, to rozumiemy, że to wszystko kiedyś przeminie. Słowo Boże w ogóle mówi, że przeminie. Nie? I jeszcze ciekawostka. Raz mówi, że ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała. Nie wiem, czy tu gdzieś jest, ale w niektórych jest, że jak Pan zadrży, to się trzęsie wszystko, tak?